Siemanko, witam serdecznie, Kamil Okar Fishing, witam na kolejnej wyprawie, tym razem jesienna wyprawa, tym razem znajdujemy się nad pięknym jeziorem Smolno. Długo mnie tutaj nie było, bo ostatni raz tutaj łowiłem w zeszłym roku, ale przyszedł czas, przyszła jesień, moja ulubiona pora roku na fajnego karpia, więc tutaj udałem się na kilka dni na fajną zasiadkę. Przeprawiłem się już, jestem na swoim stanowisku, tym razem wybrałem skarpę. Z miejsca ze skarpy mogę obłowić kilka fajnych miejscówek, jeżeli chodzi o krzaki, czyli trudne miejsca, ale po to tutaj się przyjeżdża się tutaj powalczyć z tą rybą. I tak to, towar załadowany do namiotu, przeprawiony, łódka odstawiona na miejsce, ja sobie właśnie wracam lasem. No pięknie, tutaj jest pięknie, zobaczcie sobie sami. Za moimi plecami to jest ścieżka, tutaj już liście spadły, czyli typowa wilgotna jesień. Pięknie, naprawdę tutaj pięknie. Pozostało mi teraz troszeczkę sprzętu, przygotować zestawy końcowe, przygotować wędki, przygotować jedzenie dla karpi. No i będziemy powoli ruszać na wodę, szukać fajnych miejscówek i kłaść swoje zestawy. I to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Widzimy się później. Do usłyszenia, a ja sobie idę tą piękną ścieżką. Siemanko, hej! Przygotuję teraz trochę zanęty. Pokażę Wam mniej więcej, co tutaj będę stosował, jeżeli chodzi o zanęty. Będę raczej trzymał się drobniejszych frakcji. Na pewno będą to kulki pokrojone na pół, będą to kulki pokruszone, będzie to orzech tygrysi, będzie to taka specjalna zasypka, którą zaraz Wam tutaj pokażę. I będzie to wszystko obficie zalane bosterem, czyli takim płynnym pokarmem i wodą tutaj z jeziora. Będę raczej chciał uzyskać konsystencję takiej papki i taką właśnie papkę będę umieszczał razem z zestawem i do tego będę sypał w całości około 20 kulek na zestaw, rozrzucone mniej więcej w średnicy 5 metrów i to tak by było, jeżeli chodzi o tak na szybko wstępnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to tak, na pewno orzech tygrysi, który był wcześniej przygotowany w karmelu, w Coca-Coli, w chili i w słodkim olejku wanilowym. Kulki, których będę używał, to squid, tutaj mójka squid, następnie robin red, który tutaj sobie wcześniej przygotowałem w takiej zasypce smakowej. No i tutaj ta zasypka, o której Wam wcześniej wspomniałem, sekundę otworzę. Przygotowałem sobie taką specjalną zasypkę. Chciałem stworzyć i uzyskać chmurę zapachową. Będę tą zasypkę tutaj stosował właśnie do zanęty głównej, po czym zaleję to wszystko wodą i bosterem. Zasypka ma za zadanie spowodować kolorystyczną oraz zapachową chmurę na dnie, która będzie się unosić przez dłuższy czas od dna do brzegu, do tafli wody. Następnie dodam jeszcze trochę prażonych, gotowanych konopi. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko będzie zalane bosterem i taką papkę przygotuję. I to by było tak na tyle. Ja teraz zrobię ją i za chwilę ją Wam pokażę. Dobra, pierwsza faza za nami. Tak jak wspomniałem, podstawą tutaj mojej zanęty są pokrojone kulki na pół. Tutaj część jest również pokruszonych i część jest tutaj bardzo drobnych, tak jak tutaj o, w tym przypadku. I tworzy mi to taką bazę, taką podstawę mojej zanęty. I do tego teraz będziemy dodawać orzecha tygrysiego. Mniej więcej 25 porcji
mniej więcej 25% tego, co główna zanęta. Oczywiście nie jak aptekarsko, tylko na oko. Cztery łychy myślę, że wystarczy. Około 10% całej zanęty konopie. Nie chcę tutaj konopi za dużo dawać, żeby za mocno drobnicy nie zwabić. Myślę, że starczy delikatnie. Gdzieś chcę, żeby to gdzieś tam się porozpraszało na dnie i karp, który przypłynie i będzie żerował tutaj w miejscówce, będzie miał okazję zlokalizować konopię. Ok. Teraz, tak jak wspomniałem, obficie zalejemy to bosterem, płynnym pokarmem. W tym przypadku damy kaskwida, czyli mocno śmierdzący. I lejemy tego mega obficie. Za chwilę jeszcze doleję wody tutaj z jeziorka i zasypiemy to jeszcze na końcu zasypką. Gęstość płynnego pokarmu i lepkość jego pozwala tutaj, zobaczcie sobie, pozwala tutaj zlepić nam to wszystko w jedną spójną całość. I przy okazji fajnie nam to dosyć mocno zaaromatyzować. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o boster. Sekunda, teraz przyniosę trochę wody. Teraz zaleję to wszystko wodą. I zasypię zasypką, o której wcześniej wspomniałem. Zasypka ma za zadanie to wszystko skleić, tą papkę, a następnie, o, deszcz pada? Nie. A następnie stworzyć mi chmurę zapachową, kolorystyczną na dnie. Zasypka składa się z mączek, między innymi, więc gdzieś tam to po części usiądzie na dnie i będzie aromatyzowało i zwabiało ryby. Że starczy. Zasypka, którą przed sekundą sypaliśmy, jest to typowy rybny miks. Będzie to u mnie nazywało się Fish Cloud Mix, czyli rybna chmura zapachowa. Kamera nie odda aromatu, ale za przeproszeniem bardzo mocno daje. Ok. Ostatnia łyżka i w zupełności starczy. I tak będzie wyglądała moja baza na jesienne tutaj, na jesienną wyprawę na jezioro Smolno. Do tego kulki w całości. Gotowe. Zobaczcie sobie sami, jak to fajnie wygląda. I jeszcze raz. Pokrojone kulki, pokruszone kulki, orzech tygrysi, konopia, zasypka, cloud fish mix,
oraz booster, płynny pokarm, woda z jeziora i papka stworzona. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie zanęty. Do tego jeszcze będę dorzucał, tak jak wspomniałem, kulki w całości, rety kraba oraz kaskwida i zestaw będzie lądował. Myślę, że może jeszcze podepnę pod zestaw małą PV-kę z kulkami, ale to jeszcze wyjdzie w trakcie. Jeżeli chodzi o zanętę, to by było tyle. Pokażę Wam później zestawy końcowe. Pokażę Wam teraz wspomniane wcześniej zestawy końcowe. Bazuję tutaj przede wszystkim na plecionce Wotulnie 35LB. Jest to tutaj w tym przypadku Gladolink Prodzika. No i teraz tutaj, jeżeli chodzi o przynęty na włosie, tutaj zastosowałem na D-Rigu. Na jednym zestawie są dwa orzechy i sztuczna kukurydza. Na drugim zestawie jest Dumbbells tonący Red Crab, podbity krylem i squidem pop-upem 12 mm. I tutaj takie dwa zestawy wędrują na dnie. Do tego ciężarek 220 na zrywkę. Przypon około 25 cm. I takie tutaj oto zestawy. Idziemy teraz wywieźć. Wskakujemy na ponton, szukamy miejscówki. Fajnie dzisiaj jest ciepły dzień, bo jak widzicie na krótki rękaw, aczkolwiek słońce zajdzie i robi się momentalnie zimno. Dobra, więc my wskakujemy na ponton i szukamy miejscówek. Do usłyszenia. Nasze prawe zestawy wywiezione. Red Crab na włosie Dumbbells oraz orzech tygrysi na włosie, na drugim kiju. Wędki położone, zestawy na głębokości 3,5 metra. Zasypane naszą papką oraz kulkami, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jedziemy teraz z naszymi lewymi kijami. Lewą stronę tutaj całkowicie obsypiemy kaskwidem. Dosyć sporo, obficie. Pójdzie kulek w całości. Myślę, że około 30 na zestaw i rozsypiemy je również w średnicy 5-10 metrów od położonego zestawu. Zasypiemy troszeczkę papką i czekamy. Jeden zestaw umieścimy przy fajnym pasie trzcinowisk, które tutaj mamy, a drugi zestaw powędruje w taki, widać to tam po mojej lewej stronie, ale to tam będziemy później, w piękny taki narożnik, który obfituje w mnóstwo zwalonych drzew. Dzisiaj rano były tam dwa potężne spławy, takie naprawdę soczyste, i tam też pójdzie jeden zestaw. To tak, jeżeli chodzi o naszą lewą stronę. Za chwilę dopłyniemy i położymy zestaw. Za moimi plecami widzicie całe pasmo trzcinowisk, które tutaj jestem w stanie obłowić ze swojego stanowiska ze skarpy. Tutaj zestaw położymy mniej więcej 10-15 metrów przed trzcinami. Jest tutaj twarde 2,5 metra. Tutaj wychodzi na 2,5 z 10 metrów, lecz do 3,5-4 metrów jest tutaj dosyć mocno zamylone, a później tutaj to jest systematycznie później to tutaj twardnie dno. Ja tutaj zasypię sobie miejscówkę i tu też położę zestawik.
Dobra, miejscówka zasypana papką, zasypana kulkami. Możemy teraz odwrócić się w kierunku naszego stanowiska. Będziemy kładli zestaw, ciężarek na zrywkę. Tutaj mamy około, myślę, dobre 250 metrów, więc... I do brzegu. Strzałówka zeszła. Tutaj też warto wspomnieć o dobrym, fajnym węźle między linką główną a strzałówką, ażeby ta strzałówka później nie zahaczała się podczas odplątywania się, podczas wracania do brzegu. Dobra, wracamy. Zestawy po naszej prawej stronie. Tutaj będę obławiał teraz taki narożnik między dwoma zwalonymi drzewami, około 2 metry, twarde dno i kładziemy teraz zestaw i wracamy do brzegu. Wiatr się wzmógł, nawiewa tutaj cały narożnik, więc mam nadzieję, że coś fajnego przyniesie. Na wosie, jak widać, dwa orzeszki i sztuczna kukurydza. Fajnie nas wiatr zniesie. Więc tutaj, jeżeli będzie branie, a mam nadzieję, że będzie na pewno, to będzie fajna zabawa. Okay. Dobra. Obrócimy się i wracamy do brzegu. Tutaj widzicie fajne jedno zalone drzewo. Stara kładka. Po drugiej stronie drugie zwalone drzewo, również kładeczka, więc fajne, interesujące miejsce. Trudne, aczkolwiek na pewno takie miejsca obfitują w brania i w lokalizację ryb.
Siemanko. Poranna kawa w trakcie. Śniadanie zjedzone. Piękny słoneczny dzień nas dzisiaj przywitał, choć północy padało. Powoli mija pierwsza doba naszej tutaj jesiennej zasiadki Kamil Car Fishing na Skarpie. Znajdujemy się nad jeziorem Smolną. Po pierwszej dobie zrobiliśmy dwa brania, dwie ryby położone na macie, więc wynik jak na razie dla mnie 100 na 100. Aczkolwiek specyficzny byłem co do tej nocy, ponieważ a to słońce, a to wiatr, a to deszcz i to tak nie wiadomo do końca było, o co chodzi w tej pogodzie. Ale fajnie, gdzieś tam wyczaliliśmy kilka spawów wczoraj, położyliśmy w tych miejscach zestawy, no i dwie ryby lądują nam na macie. Pokrótce, pierwsza ryba tutaj jest około 2 w nocy, z mojej prawej strony od stanowiska, od pomostu, 3,5 głębokość, położony zestaw na spadku, jedna kulka tonąca, jeden pop-up na zestawie na włosie. I około 2 wyjeżdża stąd fajny, piękny karpik. Druga ryba około 4 rano. Z przeciwnej strony jest podcinowisk. Około 2,5 metra głębokości. Tam również pojedyncza kulka tonąca 20 podbita sztuczną kukurydzą. No i mamy około 4 drugą rybę. I tak mija, że tak powiem, w skrócie, szybciutko, pierwsza nasza tutaj doba. Dzionek jak dzisiaj petarda, bo słońce nas tutaj katuje od samego rana. Wypić kawkę w słonecznym dniu, w promieniach słonecznych nad pięknym jeziorem na, przypomnę, jesiennej zasiadce, a widzicie, że jestem w krótkim rękawku, to myślę, że bezcenny. Ok, tyle mojego gadania. Zapraszam, zobaczcie ryby.
Siemanko, piąta rano wybiła, kilka słów na świeżo, mega emocje. Widzieliście przed chwilą troszeczkę brania, bo kamera, która rejestruje branie, zarejestrowała, mimo to, że branie było o 4 rano, a widzieliście później rybkę. No niestety taka złośliwość rzeczy martwych, ale zepsuł się nam mikrofon. Niestety, kurczę, ja nie byłem w stanie tego wychwycić. No i zrobiliśmy nagrania bez głosu, bez mikrofonu. No ale no tak to już bywa, niestety na takie rzeczy ani ja, ani nikt inny nie ma wpływu. Po prostu sprzęt się zepsuł i tyle. Dostanie karę, pójdzie do kosza jutro rano. No, to tak na żywo. Zobaczyliście przed chwilą piękną rybę, 26-200. Mega haul, mega emocje, strasznie silna ryba, nie szło jej oderwać od dna, więc powiem wam, że mega wrażenia. No ja jestem i z jednej strony strasznie podniecony, zadowolony, z drugiej strony zły, bo to nagranie nie wyszło tak, jakbym chciał. No ale trudno, nie ma co gdybać. Ryba czeka spokojnie w worku na poranną sesję, więc na pewno rano coś tam dopowiem i rano pokażę ją wam całą w okazałości. Powiem wam tylko jedno, że jest to golec. 26-200 z workiem, czyli myślę, że jakieś 2 kilo mniej, bo wiadomo, worek też swoje waży, więc ogłaszam, że jest to nowe moje PB, z czego jestem bardzo dumny, bardzo zadowolony, bo chciałem z tego jeziora mieć dużą rybę 20+, i właśnie to dzisiaj o 4 rano zrobiłem. Ja szykuję zestawik. O, jeszcze może powiem o zestawiku. Taki piękny karp skusił się na dwa ziarka orzecha tygrysiego podbitym sztuczną kukurydzą. No i to było moczone jakąś godzinkę w dipie squidowym. Orzeszki przygotowane były przez Camilo Carp Fishing w karmelu, w Coca-Coli z dodatkiem chili oraz takiego fajnego zapachu słodkiego. I tyle, cała filozofia, czyli widzicie, fajne, duże ryby łapiemy też na jakieś tam ziarenko. Dobra, ja szykuję zestaw i wywozimy, może jeszcze uda się coś dołowić.
Siemaneczko, witajcie. Przed chwilą widzieliście piękną rybę z nocy. Niestety tutaj błąd techniczny uniemożliwił głos. Głos nie został nagrany, więc nic nie mogliście słyszeć. No ale tak już nieraz bywa, złośliwość rzeczy martwych. Ja nie mam na to wpływu. Szatan się cieszy, o tak mogę powiedzieć. Ale to nie istotne. Liczy się to, że zaliczyliśmy piękną rybę. Pobiłem swój życiowy rekord, z czego jestem bardzo zadowolony. A z czego naprawdę jestem dumny i zadowolony, to z tego, że mam taką piękną rybę z jeziora Smolno, z jeziora, które dla mnie na karpiowej mojej drodze jest bardzo ważne, więc z tego jestem mega, mega zadowolony. Poczekajcie chwilę i zaraz pokażę Wam tą rybę. $26,200 w worku. Odejmiemy worek, myślę, około 2 kilo, czyli mniej więcej 24,200, mniej więcej oczywiście, więc wynik zajebisty. Dobra, ściągamy. O, dawaj jeszcze do kamery, zobacz. Pięknie. I po takie ryby tutaj się przyjeżdża. Mi 3 lata zajęło, żeby złapać to, po co tutaj przyjeżdżałem tyle czasu. Okej, widzimy się zaraz. Okej, mam gościa na macie. Zaraz Wam pokażę pewnego gołego luja z jeziora Smolno. Piękna ryba. 3, 2, 1, start. Zobaczcie tą świnkę tutaj. Piękny golczyk. Wziął na bardzo delikatny zestaw. 2 razy orzeszek tygrysi, raz podbita sztuczna kukurydza. I zobaczcie, można takie koniki łapać na drobne zanęty? Można. Dobra. I wraca do wody. Na razicho. Poprosić jeszcze o jakieś zdjęcia z wodą, z wody. Coś ma te? Piękne zdjęcia. Git. Dzięki Ci bardzo, wracaj do siebie. Trzeba ruszyć. Zadowolony jestem mega. Emocje niesamowite.
aż mi ciepło, mimo że na dworzu zimno, to wewnętrznie jestem maksymalnie rozpalony. Teraz najważniejsza chwila dla mnie. Wyzerujemy wagę i zważymy worek. Ok, waga wyzerowana. I teraz zawieszę worek. Pokażę się, ile to będzie. Myślę, że około 2-2,5 kg może. Nie wiem, czy widać, ale tutaj rączka zasłania. 2 kilo. 2 kilo. Czyli 26,200 minus 2 kilo daje w rezultacie 24,200. Mega zadowolony, mega szczęśliwy jestem, że akurat ta ryba jest z tego jeziora. Ale jest to jezioro Smolno. I jakie stanowisko? Skarpa. Czyli takie najmniej lubiane przez wszystkich, ale moim zdaniem po zmianie lokalizacji stanowiska skarpa zdobywa ona mnóstwo plusików, dlatego że daje do obłowienia super krzaki i właśnie z takich krzaków był ten piękny golczyk. Zajebiście szczęśliwy. Do usłyszenia. Siema. Hej. Ostatnia doba przed nami. Powoli rozpoczynamy ostatnie kilkanaście godzin jesiennej zasiadki. Zostało nam teraz przewieźć ostatnie cztery kije. Miejscówki zostawiamy te, co były. Jedyne co, to może zejdę głębiej. Zejdę może o jakieś pół metra do metra głębiej na troszeczkę bardziej muliste dno. Temperatura zmieniła się, jak widzicie, czapka zimowa na głowie. Dwa te pierwsze dni było fajnie ciepło, teraz no, od tej nocy temperatura spadła o kilkanaście stopni. Jest to już odczuwalne. Tak samo na wodzie, nie ma tylu spławów, nie ma takiej aktywności, jaką do tej pory mieliśmy. Więc najprawdopodobniej troszeczkę cofniemy się głębiej, poszukamy tej ryby. I to chyba tyle. My będziemy czekać. I tak już ta zasiadka jest super. Ta zasiadka jest jak na razie 10 na 10, więc jesteśmy bardzo, cała ekipa, zadowolona. Ale ostatnia nocka, mam nadzieję, że coś tam jeszcze uda się nam dołowić i położyć na macie. Więc widzimy się później. Siemanko, hej. Zmiana zestawu końcowego. Tym razem na włos powędruje kulka tonąca, ta sama, czyli squid. I tym razem podbijemy to nie sztuczną kukurydzą, a popkiem. Popkiem squid krill 12 mm. I tonąca kasquid 20. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam się uda dołowić w tą ostatnią dobę. Byłoby już przepięknie. I tak jest pięknie, ale wiecie. Od przybytku głowa nie boli. A chcę powiedzieć, że kończymy tutaj jutro tą przygodę. Wracamy do domu. Szybkie przeładowanie towaru. Sprawdzenie sprzętu. Akcesorii. I ruszamy dalej na kolejną wyprawę jesienną. W tym roku jeszcze zaliczymy starą kopalnię Żwirownię. W pięknym mieście. No i w tym roku jeszcze zaliczymy kilkudniową zasiadkę na Tuszynku. Więc myślę, że coś tam jeszcze uda się położyć na macie. Dobra, glut przyspawany. Zestawik gotowy. Plecionka 35. Quicksilver Gold. Crystona 20 tonąca. 12 popeczek. Dobra. Płyniemy teraz
w miejscówkę i kładziemy zestawik. Będziemy obławiać teraz dwoma kijami, a tutaj te pasmo, tutaj trzcin, około 10-15 metrów powędrują dwa zestawy. Dobra, wystukaliśmy sobie dno, położymy zestaw tutaj na spadku, 2,5 metra, zasypiemy trochę towarem i będziemy czekać. Tutaj już głębiej jest, tak jak mówiłem wcześniej, troszeczkę więcej mułu. Jeszcze sobie tutaj położymy, zaryzykujemy na tej płytszej partii wody. No i dobra, zestawik leci. A teraz właśnie słyszeliście, jak szczeka właściciel łowiska. Pan Czaruś. Ok. Jeden z moich zestawów już wywieziony. Leży w przeznaczonym do tego miejscu. Teraz wywieziemy sobie moją drugą wędkę, lewą wędkę w krzaki. Miejscówkę tą, która dała nam dzisiaj w nocy największą rybę, 24200. Miejsce zostawiamy, głębokość zostawiamy, przynęta, zanęta, wszystko to samo. Więc kopiujemy to, co było i liczymy, że w nocy coś tam jeszcze uda się dołowić. Lecimy. Okay. Mijanka zrobiona. Tutaj jest wbita podpórka. Na tej podpórce łamiemy się, bo łowimy wzdłuż brzegu naszego. Na tej podpórce się łamiemy plecionką. Wędka idzie na stojak i czekamy na branko. Ja powoli dopływam i będę sobie zwijał zestawik. Jeżeli chodzi o zanętę, nic się tutaj też również nie zmienia. Zasypiemy około 4 łyżki mieszanki. W skład mieszanki wchodzą kulki pokrojone, kulki pokruszone, kilka w całości, orzech tygrysi, konopie i wszystko zasypane jest tym moją taką posypką aromatyczną. Do tego wszystko zalewam obficie bosterem płynnym pokarmem. I taka papka, dolewam wody jeszcze troszeczkę z jeziora lub wody z orzechów. Zabrakło mi słowa, bo tutaj jakaś gałąź mi się zaczepiła i tak wybiło mi to z rytmu. No i dopływamy do miejscówki. Zobaczcie sobie tutaj miejscówkę. Zwalone jedno drzewo, które tutaj na górze widać i ono jeszcze dołem idzie na jakieś 4-5 metrów. Nasza miejscówka, z której wyjechał karpik, 2 metry na prawo od tego drzewa. Tutaj jest taki, że powiem, taki kącik i ten, kurde, no mi się coś zaczepiło? Nie. I ten tutaj kącik
zasypujemy i obławiamy. Jak widzicie, cały zestaw nieruszony. Zaraz Wam pokażę. Przynęta na włosie ta sama, czyli dwa orzechy tygrysie, jedna sztuczna kukurydza. Plecionka 35 LB w otulinie, Quicksilver Gold. Haczyk jedyneczka. Ciężarek na zrywkę 220 gram. Bezpieczny klips z bolcem. I tak tutaj wygląda mój zestaw. Do tego jest strzałówka, bardzo gruba, i strzałówki jest nawinięte prawie 45 metrów. Czemu tak dużo? Dlatego, że tutaj te ryby mają tendencję po braniu naprawdę ostrych odjazdów. No i tutaj, jeżeli ryba nam weźmie i zrobi nam taki naprawdę mocny odjazd, to sami tutaj widzicie, jest tutaj dużo zwalonych starych jeszcze pomostów, dużo zwalonych drzew, więc co 5, co 10 metrów są jakieś przeszkody. Ryba wystarczy, że w dwie przeszkody się tutaj, sekunda, odjadę. Ryba wystarczy, że w dwie przeszkody nam się wpląta, zrobi jedną nawrotkę i już mamy 30 metrów strzałówki wplątane. Więc tak tutaj w skrócie, jeżeli chodzi o cały nasz tutaj zestaw końcowy. Grzyłka główna 0,40. Dobra, ja teraz biorę się za wymianę zestawu, za wymianę przynęty na włosie. Za chwilę trochę donęcimy i będziemy kładli zestaw. Żeby nie spływać z wędką do brzegu, ja zawsze sobie biorę wszystkie potrzebne akcesoria. Na brzegu analizuję, co będzie mi potrzebne. Następnie biorę ze sobą i nie pływam bez sensu i zyskuję i czas, i prąd w akumulatorze, co na kilkudniowych zasiadkach to jest podstawa, myślę. Dobra, nić. Tak zwany bat floss. Około 20 cm. Na pół. Wszystko jest mokre, wszystko jest wilgotne, więc później są problemy, żeby stomnić, stopić. Tutaj na dirigu mam malutki krętliczek, mini krętlik, i do tego krętlika przywiązuję swój wóz, na którym znajdują się przynęty. Ok, wóz zamontowany i teraz bierzemy dwa orzeszki tygrysie. Na włos. Sztuczna kukurydza. Ja sobie sztuczne kukurydze wcześniej zalewam flaworem oddanym, że tak powiem, aromacie, jaki chcę uzyskać. Ja jestem tutaj zwolennikiem śmierdziuchów, więc u mnie aromaty śmierdzące dominują. Zostawiam troszeczkę do zgrzenia. Piękny spaw był. To może być ciężko, bo wiatr wieje. Muszę się troszeczkę obrócić.
będzie chyba kaplica z zapalniczką. Wszystko jest mokre, wszystko jest wilgotne, więc... Zrobimy to jeszcze inaczej. Zajdę sobie zdziepko niżej. Tego już może nie być widać na kamerze, ale muszę to zrobić. Muszę zgrzać tą nić. OK. Zrobione. I tak tutaj prezentuje się przypon z włosem, na włosie dwa razy orzech tygrysi, jedna sztuczna kukurydza. Fajnie się to delikatnie taki słupeczek unosi i wabi te karpiczki. Dobra, popłyniemy teraz sobie za krzaczek, zasypiemy towarem, włożymy zestaw i wracamy. I dzisiaj idziemy na stanowisko główne, tak zwane główne. Dzisiaj sobie wspólnie z przyjaciółmi z dębowego, z głównego, z bobrowego i ze skarpy. Robimy sobie takie małe pożegnanie, małe ognisko. Będzie grill, będzie kiełbasa, chciałem powiedzieć. Będzie kociołek, chłopaki tam tworzą jakiś kociołek. Będą szaszłyki z sarny czy z jelenia. Nasz tutaj ekspert myśliwy robi. No i dobra, powiem. No i będzie wódeczka. Ale tylko tak, wiecie, delikatnie. Jeden drink co 5 minut. To i tak nie jest dużo, więc. Dobra. To jest nasza miejscóweczka. Głębokość, jaką tu mam, to jest 3,5 metra. Ja jeszcze sobie zawsze kontrolnie obstukam. Tu jest to drzewo centralnie pod nami. Dobra. Ja kładłem zestaw właśnie za tym drzewem tutaj. Pięknie, delikatnie zestawik położony. Teraz zasypka. Jedną łyżkę daję w miejscu, gdzie jest zestaw, a drugą 2-3 metry średnica obsypuję. Trzy łyżki starczą. Wracamy do brzegu. I wzdłuż linii brzegowej, że tak powiem, ciśniemy na stanowisko, łamiemy się na podpórce, wędka na stojak i czekamy na jakieś branie. Ok, trzymajcie się, widzimy się później przy jakiejś scenie albo w jakiejś scenerii, nie mam pojęcia. Tak jak miałem wcześniej na moich filmach, to wszystko jest na spontanie, więc to scenariusz układa się sam. A jak lutnę ze dwa drinki, to może coś mi się jeszcze, wiecie, coś mi się upstura i coś wymyślę. Zobaczymy później. Siemanko, hej.
O, widzicie? Tak wygląda tutaj zasób alkoholu. Idziemy. Niestety tylko tyle idziemy opijać tego kabana. Konia. Konia. Dobra, jak już chłopaki powiedzieli, tak teraz ja kończę. Idziemy właśnie na imprezkę na stanowisko główne, to o czym wspominałem. Jeden szybki drink i wracamy, bo czuję, że dzisiaj by domjechały. Dobra, widzimy się później. Siema. Chłopaki już palą kociołek. Patrzcie, tak się bawi na. Siema. Co tu się dzieje? To z boczek z jelenia. To jest właściciel. Niezbyt miły człowiek, ale musi być. Szczególnie dla wałku. O. O. Szaszłyk. Szaszłyk. Ale niestety spóźniliście się, tylko że idzie następna porcja. Nie? To następną jemy my. Siema. Siema, siema. Siema, Ewcia. Cześć, buziaczki. Heja. Siema, siema. O. I tak to tutaj będziemy sobie dzisiaj grillować. Coś tam w kotle, nie wiem, Aras, co tam kurwa pichcisz. Tajemnica. Tutaj jest karp duszony w marchewce. O właśnie. No. Karp duszony w marchewce. I stanowisko główne. Piękne narożnie. Tutaj po prawo do obłowienia. Full miejsca, kurczę. To my. Delkim. Mamy. Tam widzicie skarpę. Chłopaki dębowy. I tutaj cały narożnik do obłowienia. Tu jest tyle miejscówek, że się w pale nie mieści. I mała integracja. No i dobra. To tak było w skrócie. Nie będę tutaj za dużo nagrywał, bo każdy może się krępować. Tutaj jest każdy w swoim towarzystwie, więc... Dobra, widzimy się później. Siema, hej. Byłem wolny. Królem Pyrów. Wiesz, jakaś muzyka miała być ponoć, jakiś DJ czy coś, góralskie tematy. Góralskie? O, góralskie. No już masz kociołek. Na DJ-a to za wcześnie trochę. A co jest w tym kociołku w ogóle? O, sama dobroć, tak? Sama dobroć. Musisz tylko trochę poczekać. Tak? No, nie, ja jestem. To tak jak taki duży karpiec, największy. No, no najpierw na 3 lata czekałeś. Ja, i na kociołek tylko godzinę. Tak. Kamil, ty się już szykuj, nie? Na co? No do wachy, nie? Proszę? Do wachy? No najpierw skocz sam, to będzie mnie bolało, jak go dolało. Przechowuj się jak kula pożarną. Przecież Czarek już nawet straż pożarną wezwał. No ja. Będzie no. Konkretnie, no. Żarmaty. No. W dniu dzisiejszym otwieram szampana. Od 3 lat jeżdżę na to jezioro i tak chciałem bardzo mieć takiego pięknego karpia. Dzisiaj udało się nam go złowić wspólnie z moim kompanem z firmy nielegalnej. Pijemy szampana. Wow, wow, brawa! O, teraz będzie ognisko i szło. Dobra. Dobra, już kurwa. Dobra, nic z niego. Kubek ma? Nie ma. Nie, ma. Zwincza, nie, dobra, nie wszyscy tam pomogą. To dawaj, kto ma kubki, daje kubki. Ja tylko to serce mam. Tak, tak. Dużo odcinka, bo jest mało. To jest limit tutaj. To, to nie chodzi o limit. Nie mieszaj, Kamila. Wrócił na chwilę. Nie poważnie, że drink. Okay. Gdzie masz? Już po co dopiję? Nie ma limitu, to wycieczka. Borys, ty sklip na początku. No gdzie? Gdzie? Jak Borys? Borys! Borys, jak zacznie, to nie będzie już nic. Poczekajcie, Borys się mówił z Polgami. Mam wstydź tej piły na serio, nie? Mówi na mnie, a na samochodzie. Dziękuję. Zdrowie. No
Quinta, quinta, ciągle dziękuję zbinta. Bardzo. No to zdrowia tego. Zdrowie. Gratulacje, dziękuję. Gratulacje. Gratulacje, dziękuję. Od przyszłego roku wszystkie zasiadki mam. Dobra, każdy wie o tym. Za podwyżka, 500 za dobę. 500 plus słynne. Elegancko. Ale refundacja odpisu będzie. Odpisu? Jarek tutaj. Jarek będzie. Jarek rządzi. Jarek nie ma dzieci, ale daje. Ale ma koty. I tak to jest właśnie. Tak. Nad jeziorem Smolną. Pięknie. O, zobaczcie sobie. Szaszłyki. Przygotował właściciel jeziora. To są szaszłyki kurwa z tej sarny czy z Daniela, nie wiem. Tak właśnie tutaj. Zapraszaj gości. Zaraz poczekaj, bo wyciągnę szaszłyki. Ja mam taką nadzieję. Myślisz się jak zwykle. Ma czapla przed tym. Widzisz ją? Się nie boi, nie? Bo to jest takie, Czarek, że dołożona kapusta. Ona nie wie, że ona jest smaczna. Kamilu. No wypaśnie. A ja nie wiem, pierdolę. Jedyś tam właśnie, że kapusta, jakieś tam ziemniaki, marchewka, boczek chyba, Andrzej tak? Andrzej Janusz mnie nauczył, że dalej. Po prostu na razie skórę rozcinasz na piersi i wycinasz pierwszego. Nie, tak chyba nie wiem. Wiem, że kapusta, chyba ziemniaki, marchewki, owaca, boczek, coś takiego. Ja jeszcze jadę tak, że były buraki czerwone, które i naprawdę dają duży aromat, ale to na następny raz zrobimy. Tu są dodatkowe do pieczarki jeszcze dodane. Na wieczorowi. Full wypas. No naprawdę full wypas jest w przyprawach. I teraz kwestia tego, co zrobimy. To my nie mamy wenty. Jaka godzina? Zobaczymy, co się będzie działo. W jakiej godzinie na pewność będzie ok. No czapla się przyda. Prawda? Niech się kręci. Ale tak na pewno miejsce. Nie, teraz mogę siedzieć. O, tak, stary Borys, teraz. Borys. Ja nie wiem, Boczuś. O, Borys. No jak tam? Bardzo dobrze, dobry klimat. Jakaś miała być tutaj coś, jakaś umowa, coś, jakiś zakład, coś tego. No ja spokojnie. A, dobra. Jest to za pora. Borys jak zwykle zakłady. Borys się zakłada, bo on lubi przegrywać. Tak jak z moim bratem. Moja żona mówi do mojego brata tak, bo on obstawia na tych. Na meczach, nie? To jest ekonomia. Chyba tam po 80 koła, nie? On obstawia taką sporą kasę. Nie, no i mówi do niej, mogę to zerwać w każdym momencie, nie? To przecież ta kobieta przed. A moja żona mówi tak na pewno? O ile zakładam? No tak mówię, ta kobieta przed jechała. To jest nie. No, może coś innego zamiast polewanie. Nie wiem. Ja rozbieram liści i liliami. Czym chcesz? Nie ma. Pójdziemy tylko na pomoc, żeby. No to koło drugi, nie? Tak. Nie, to jest kubeczka na kierowniczkę. Chrzest jest tak święty. Sobie wymyślili, że tam będą mnie chrzcić. Bo. Nowy rekord mój i tam będą mnie chrzcić. Wymyślili, gdzie kurwa 5 stopni jest. Ale 100 ml na głowę, tylko jak chrzest. Dobrze, idę kubek wypłukać. Nabiorę czystej wody. Żebyś ty spirytusem mnie nie podała, mi włosy wypalić. Kurwa. Rób co chcesz, ja biorę się za picie. Ja mogę wydzierżawić swój kubek kurwa za następnego drinka. Możemy whisky też polać. Nie, czy włosy moje tak, po 5 dniach nie mycia. Takiego może zaczną rosnąć. Może być. Bogatych chrzcie inny, jak to mówi ktoś tam. Biednych jest lepsze. Co ty pierdzielisz? Ja go poznałem dopiero, ja wiem, wczoraj go poznałem, nie, dzisiaj rano pierwszy raz. Powiem wam, że bardzo fajny chłopak. Kusol i mięsiarz. Tu się mylisz, bo ja nigdy żartuję do domu ryby nie zabieram. Żartuję oczywiście, ale wszystko świetny spławikowiec. Świetny spławikowiec. Co wrzuci, to od razu wyciąga rybki. Naprawdę świetny fachowiec. No. Z tym. Powiem ci tak. Wiem, że wrzucić na YouTube'a czy nie. A czemu nie? Powiem ci. Ale w ogóle dajesz zgodę? Bardzo. Dajesz zgodę. A to będzie na moim profilu tylko. No, no być na moim profilu. Słuchaj, powiem ci tak. Ja do domu ryb nie zabieram, bo wyjebano. No i bardzo dobrze. I moim zdaniem to wszystko powinno wracać z wody, bo ja chcę przyjechać sobie za tydzień. Chociaż w teorii nie i to samo złowić. Posadzajmy brzuch, to jest też na pewno.
Przestań, ale co ty myślisz, że jak my jesteśmy biedni, to nas nie stać, żeby sobie kilo rybę kupić, kurwa? Wiesz, ile kosztuje kilo karpia? Nie wiem, bo... 1500. Bo nie lubię karpia. No. Bo nie lubię karpia, euro. To nie wiem. Także spoko. To ja mogę wam dowozić do Warszawy. Tak, spod tej wiatry o, to widać? Ten kolega... Bo cimno. Przepraszam, kręcimy. Ten kolega to też jest bardzo fajny fachura. Od różnych rzeczy, ale nie powiem jakich. I dzisiaj się umawiał z kolegami do piły na rowerach, na imprezę. Weź się go. Masz jakiś sposób na teleszczerz, tak żeby brał jakieś ciasto, robisz jakieś, kurde, nie wiem, to... Jaki mam sposób? No. Mam wyjebane. Widzisz, że wędka leży od 4 godziny, ale nie mam tak odchodzi i mówi, może coś sensem powie, albo tak ciągle niecenzuralnie, niecenzuralnie. A później ja będę siedział i tylko pip, pip, dobrze. Pip, pip. Przepraszam, zakładam tylko i wyłącznie kukurydzę, o, bo to jest tak, naturalny dobrze. Pokarm i teleszcze to pobierają. Okay. Ten kubeczek. Patrzę na pomoc. Dobrze, tak i żeby... wszyscy idziemy. O, ale ty nie rób sesacji, tego no do nie, no, to nie jest sesja. Ty, branie ma, światło pali, ja muszę iść. Ty, to światło się pali 3 godziny, kurwa, już. Bo on jedzie cały tak. A mi daleko się tam pijał. Zobaczcie jakie branie tutaj. Swoje, no. Ja się w końcu cieszę, że mam ten wiosek. No, tutaj proszę. Wlejesz, Dzionek. Chodźcie wszyscy z tyłu za Kamilem, Ewa tu z przodu. Ja się będę ukrywał, nie? Bo ja jest inkognito tutaj. Kurwa, dobry jest, zawodnik jest. Dobra. Ewa leje. Lejesz, no. Ewcia. Pochodzicie no, poczekaj, poczekaj. No. Może tubeczka. Być. Tubeczka, muszę zagadnąć. O nie, no patrz, to będzie to jak biskup. Dobra. Ja cię chrzczę. Mieliście takie kiedyś chrzczy? Dobra, niech będzie. Dobra. Jezu. Lejesz, brawo. Brawo. 24200. Zawsze. A teraz wróć Kamila do jeziora Smolno, mam to z jeziora Smolno i jestem zadowolony. Dobra. I teraz Ewa, bo ty chyba też masz nowe PB, nie? Nie wrzucaj jej, nie? Dobra. Szczerze powiedziawszy mam w rozbijaniu samochodu. Brawo dla tej pani, prosimy. No, już po ceremonii. Dziękuję bardzo. Nie bolało. Cygara. Tu czekolada jakaś. No nie, absolutnie. To nie czekolada. Wiadrem dostaniesz innym razem. Nie. Jak będzie ciepło. No i przenieśliśmy się i przestało. No tak sobie będziemy chodzić, a co nas to? Teraz wracamy na dom. Na środek. Ale jazz, mamy branie. Kola, uciekaj. Poka wędkę. Dobra jest, słuchajcie. Miroś, tego dobrze wpłyń. Na żywo na YouTube jesteście. Ja. Wpłyłem na razie, płyń potem na tej. No. A bo tak sobie idź do przodu. Dobra. Ale mamy branie na żywca. Właściciel troszeczkę kurwa zakołowany, bo nawet nie wiedział, że u niego. Ty, no a raz był dobry ten. Ja mówię, co wy gadacie w ogóle? No ja ci pokazuję, a raz jedzie, a ty stoisz. To jest dobre. To za szybko, jestem przyzwyczajony do brań nocnych, Mirek. Mirek, uważaj tylko na lewe ten zestawy, nie? Ale ładnie wyszedł na wodę. Jest? No, no to jest super na wodzie. Ale fajnie, nie? A to jest branie z tego drzewa, wiesz, tutaj Kamil, tutaj? Z tego skupiska, tak. No to. I to dosyć blisko, nie? Tego drzewa. Święto, że do tego drzewa się tam nie wmontowało, a to jest ten zestaw, co ten ledkur był przetarty, co ci opowiadałem, że pływałem z powrotem, jak stawiałem zestaw. Bo... O, jest pod tym. Jest pod. Dobra, Mirek, płyń. Ja sobie podniosę. Żyłki? Tak, płyń, spokojnie. Ja sobie podniosę i przechodzę. Także nie ma problemu żadnego. Weź sobie płyń. Model jest nad tym. O, ale poszedł ładnie w ten, no, w jezioro, tak, super. Spokojnie. No mnie zdziwiła Arasa reakcja teraz.
I mówię, a zjedzie, a on stoi. Bo tak wiesz, jest gwarno, gadamy, kurczę, tam wiesz, no, i tak może... Ale wiesz, no, światełko zadziała... Okej, okay, ja przejmę. Uważajcie. Przejmuję. Przejmujesz. Okej. Okay. Super. No na wodzie jest, to jest miód, nie ma w tym, ale jak wyjebał, patrzcie. Zobaczcie sobie, zestaw arek miał tam, przy tych szakach, a zobaczcie ile metrów i gdzie jest ryba, nie? To jest takie branie, że tak powiem, na tej wodzie idealne. Branie i do środka wody. To jest prezent, takie prezent, branie, nie? Powiem tobie, że przez 3 lata pierwszy raz takie branie mam. Ledkor widać już? Wychodzi, tak? Ja. Żeby chodzi sobie jest. Arek na środek wypływam bardziej. Miluś, już teraz może stać. Taki chrabąszczyk mi się wydaje. Bączuś, no. Już na górze jest. Oby, daj Boże. Tak. O, bączuś. Bączuś. Ajajajajaj. Bączuś, ale zawsze... Zawsze karpik. Zawsze karpik, tak. Bez brania człowiek nie wróci. I takie... O, zisła. I takie egzemplarze muszą się trafić. Dobra, mi już daj, ja go wyczepię i zaraz się go wypuści, wiesz? Dobra. Nie ma sensu w ogóle. Rączka, rączka zrobił. Pierwsze branie zrobił? Tak. No i żeście się, kochani, widzę moi mili, załapali na brańca na żywo. Tak. U Arasa. Udało się. Ale bączy się, ale ładnie poszedł, co? Tak, poszedł pięknie. Siemandero, zobaczcie, to jest ten szaszłyk, o którym mówiłem w południe. To jest bateria, dupa? Nie patrz, bo świecisz tu. Nie świecę, a. Bateria nie jest. Ja mam wyjebane. Ja też. No. Wiesz co? Nie. Ja mam wyjebane. Nie, nie ma. Nie. To jest szaszłyk z jelenia. Nie, z Daniela. Z Daniela, o którym mówiłem w południe, brata jak byliśmy na wodzie. No zobaczcie, na to tutaj czekaliśmy. To jest nasza kolacja. W ogóle poznałem tak zajebistych ludzi. Za moimi plecami jest ziomek, który ma ksywę wyjebane. Co on mnie zrobi, ma na wszystko wyjebane, jest królem ziemniaka. Sprzedaje 15 ton tygodniowo. Nie? Jest. 160 ton. I chciałem wam przedstawić mojego nowego partnera w moich filmach produkcyjnych na Camilo Car Fishing. Pseudo wyjebany ziemniak. Nie! Słuchaj, brawo. Swoim no, partnerem to no, będzie tutaj, patrz. Przepraszam. Ale ten gościu, bo on kurwa karpicze wali takie, że się w łowie. To nie jest gościu, to jest specjalista, pamiętaj. Ja wiem, to jest. Zobaczcie na tego szaszłyka. No i zaraz będziemy jeść. Widzicie? No, po takie rzeczy się przyjeżdża na jezioro Smolną. I jeżeli nie siedzisz na skarpie, to szaszłyk ci nie obowiązuje, pamiętaj. Na głównym dajcie kawałek. Idealnie, patrz. Idealnie. Punkt. Miodzio. Petarda. Bomba. Proszę bardzo. Jedźcie. Super. Jaka cisza nastała. Kasia degustuje te jajkami. Ale czy ty masz wyjebane? Mam. To jest najkurwa. Z tego wszystkiego. Chudziutkie mięso z Daniela, tak? Tak. Tak. Bo Zbychu był wcześniej zjedzony. Ja. Dlatego wyjebane. Petarda. Dobra, konsumujcie. Petarda. I tak się paliło blisko w lesie. Thank you.
widać, sprawdzaj. Ok, dobra. Powolutku. Nie idzie, to na siłę nie. Sama się zmęczy, sama wyjdzie. No to dobra. Sikonik, 2 kilo. Jest. Bączuś. O nie, za dużo mu nie pluźnie, nie? Będziesz czuła, że jest... nie pcha mocno, to go podciągnij do góry. Powoli, spokojnie. Popuszczaj mu. On się zmęczy i sam widzi. Daj mu, niech sobie odjedzie może, bo jest takie napięte mocno. Mały bączuś, ale waleczny. Tak właśnie tutaj na tym jeziorze walczą ryby. Mimo swojej wagi drobnej, bo to podejrzewam, że ma ze 3-4 kilo, to zabawa jest. Jest. Zobacz. Konik. Malutki. Styczył się. Ale dobra i to. Zmęczył się. No jak? Zadowolona? No super, fajnie. Chciałam, żeby jeszcze coś wzięło i wzięło. No, no to dzisiaj w nocy zrobiliśmy 3 brania, 2 małe karpiczki i 1 leszczyk. Dobra, potrzymaj kamerę, ja połóż wędkę, a ja go... Zobaczcie, dzisiaj w nocy nam weszły małe bąki. No. Gdzie jest tu chlapie? Ładnie zapięty. Dobra.
uciekaj, maluszku. Poszedł w głębinę. No i dobra. Dzisiejsza noc, ostatnia noc. Za chwilę zbieramy się do domu już. Sorry za chrypkę, ale poranna. Cztery wędki w wodzie, trzy wędki zrobiły nam brania. Co prawda dzisiaj dwa bączki i jeden lehol. Jeszcze jedna wędka w wodzie z prawych krzaków, więc jeszcze może coś tam się uda złowić. No i będziemy powoli kończyć tą przygodę, ale na pożegnanie jeszcze będzie czas, na podsumowanie delikatne. My wracamy do brzegu, mamy jeszcze jedną wędkę w wodzie. Może jeszcze coś się uwiesi. Dobra, do zobaczyska, hej. Zobaczcie jeszcze, jaka piękna tutaj jest pogoda. Jakie piękne widoki na niebie. Coś pięknego. Świat jest tak skonstruowany, że coś się zaczyna i coś się kończy. Teraz przyszedł czas na to drugie. Kończymy właśnie zasiadkę jesienną, jedną z wielu jesiennych zasiadek w tym roku. Znajdujemy się na jeziorze Smolno. Czekamy właśnie na Czarka, aby przetransportować się do brzegu, spakować do samochodu i wracać do domu. Zasiadka mega udana, spędziliśmy tutaj kilka dni. Złowiliśmy przez ten okres 5 karpi, w tym największy rodzynek 24200, była 13, była 15, no i były też dwa bączki po około 5 kg. Jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z tej zasiadki. Tak jak wspomniałem, jesienne nasze przygody Camilo Car Fishing dopiero się zaczynają, więc będziemy się widzieć na pewno jeszcze na żwirowni, będziemy się widzieć jeszcze na pięknej wodzie w północnej Polsce, więc serdecznie zapraszam już teraz na film z tej zasiadki i na resztę filmów na mój kanał na YouTube Camilo Car Fishing. Trzymajcie się i pozdrowienia. Hej!